Dobra. To dawaj. Spróbujmy sobie ich tutaj Ninja troszkę wyrżnąć. 6670 Ben. Co ja robię? Oh my god! No, kopnięcie to miało być. Myślę, że przez te 2 lata to coś tam wymyślą, żeby wyjebać 11 i 13 podpunkt. Chcesz, żeby to wyjebać? To trzeba wyjść z Unii. Z Unii wyjść lub trzecia wojna światowa. Trzecia wojna światowa tylko nas uratuje. Obalanie rządów. I trzecia wojna. O, nareszcie weszło tak jak chciałem. Ale mnie przyszpilił, pak w dupę mi strafił! To teraz wiem, gry W3 Kipo. Widzisz, jak Anglia ładnie wychodzi, że chuj wie ile czasu próbują i chuj, a co dopiero jak Polska. Będzie chciała. Kurwa. Masakra, nie mogę sparować. Chyba si chcemy wyjść i chuj wychodzimy i jebać i sazady jakis. No niech spierdalają tu swoje unią, w chuju tu mam. Trzeba będę kurwa pierwszy na linii frontu. Tak powiem. Nie no, na linii frontu nie, w samolocie mógłbym być. Zasady gwiazdka. Kiedy rzucasz ty? Durny? Bał? No i na co ci to było? No na pewno nie będziemy się nudzić w najbliższej przyszłości. No. Nawet jakby przeciągali sztucznie, to po prostu olewasz te dyrektywy, a zasady i wyjebane. Nie mogę. Kurwa mać. I budujesz linię Marzynota na granicy z Niemcami i ruskimi kapłami. Skupiony jestem. Tamten mi niepotrzebny. Jesteś stąd? Tam jest. Tutaj nie byłem, dlatego chciałem tu wejść, nie? O, ktoś zginął. Podkreślenie first za 20 lat to będzie krótko. XD. Tu był... była znajdźka. Czego się drzesz?
Nikogo tu nie wołaj. Mam tu dobrze razem. Mocności. Matis 753 za 20 lat to pewnie nasz już dawno nie będzie szeroki uśmiech. Oh my god! Trafił mnie oszczepem! Dobra, ale przynajmniej wiem co tu jest już, nie? A tylko o to mi chodziło. Zobaczyć. No i dobra, no to lecimy dalej. Można lecieć dalej. Pójdę tą samą drogą, ale tym razem normalnie, wiesz, sprintem. D podkreślenie first, niestety będę jako 42 latek rozczarowanie. Lelele, ale lekki lag był. Oh my god, za 1000. Red Tears tą prze... Odwala między krajami i WGL. Jebnie bombka i chuj szeroki. Ale tu teraz się przewarciło. To było dopiero. Ładnie to poszło, nie? Zwiedzamy dalej. Co tam plama w powietrzu? Boss tu chyba tu jest jakiś, bo kurde, jakaś taka dziwna arena. I plama tam w powietrzu. Carioner elegancko Sims Good. No, tam to było ładne. Ta Ikario będzie latać jak w Mad Maxi. Oh my god! Tamten daleko. Dusza. Dobra, idę tędy na razie. Co tu jest? Powrót? Wiecie, na razie to cały czas zwiedzamy. Tędy. Ja pójdę tam. Kurde, ale mi się podoba. Ale solce są zajebiste. Te, kurde, poziomy takie fajne, bo to wiesz, człowiek pamięta od razu, co gdzie jest. Nie, w miarę stara się. Podkreślenie first, buduje bunkier dokładnie. Stamtąd on zeskakiwał, nie? Trzymaj miecz mocno. Idziemy tutaj. No fajne. Tam jakaś arena. Ja wiem, gdzie jestem. Wiem, co to za arena. Znaczy, podobna, cholera. Daje 35k z miejsca, szeroki uśmiech. A reszta zobaczymy. Tam, gdzie typ stoi, jest skarb, nie wiedziałem. Z tej strony dopiero widać. Można by tam pójść. To jeszcze 200k i będzie git kappa. Tam półki się kończą, no ale to nie jest istotne w tym momencie. Tam chęć rzecz nabyta. Dla mnie nie ma wartości. O, zarąbiście. O to chodzi. To było dobre, lelele, nie ma.
W sumie można wypić. A, to szczepnik. Zawsze ten jeden za dużo. De podkreślenie first. To wygląda, jakby zaraz miałam się połamać. To wygląda, jakby miała się załamać. Oh my god! Oh my god! Dobrze. Ej no, o Jesus. Oh my god. Kurde, skąd ten oszczepnik wali? A, ej, what the fuck? Stamtąd, to czy to wybuchło? Jakieś wybuchowe te strzały? Co? Ten oszczepnik tam stoi, o, naprzeciwko, widzicie? O. No, to wybuchowe jakieś takie. Biblię? Zbroja. Patrz, czy jest zasadzka jakaś. A, jest wilk. Właśnie, przybiegnie pewnie, jak... Nie? Myślałem, że przybiegnie, jak będę brać. Wolę bajki Andersena, niż taki uśmiech. Papiru do podciru przynajmniej nie zabraknie kappa. Pierdolisz. Pochodnia wyznawcy. Pochodnia bojowa używana przez wyznawców Arrona zapewnia światło i służy również jako broń. Niektóre formy otchłani objawiają się jako ropa, która za dawnych czasów palona ogniem. Umiejętność ognisty oddech. Plujesz przed pochodnią. Co zrobimy? To nie zabrakłoby papieru. Zamiast ile to waży? Ciężkie to jest, jebane gówno. Fajne. Ej, pa. Tak? Nie, to bijesz. Trzeba w dwie ręce wziąć. Weźmiesz w dwie ręce, to wtedy. Mało przydatne, chyba że w PvP. Według mnie. Kurwa! Ale fajne.
Czy jeden przypadkiem nie spadł? No, spadł. Jussu i Tarciego. Dotarłeś do Wilkowyje Kappa. No. Tylko wyjdę. Idziemy dalej. Tam moja plama jest. Widać. Psy dupami szczekają, a łańcuchami wodę piją, szeroki uśmiech. Ej, nie pokazuje. Kurde, ja może wezmę sobie Embera. Tak czy for fun. Zobaczymy, czy ktoś mnie zabrał. Ninja 6670 jeszcze były fajne. Kurde, dźwięki, widzę typa. Ale Karro wyłączył rozczarowanie. No i dobrze, no to co ty sobie myślisz? Nie ma emotek, nie ma dźwięków, no co? Co ty chciał? Oh my god, jebany łucznik. Mam drugi. Chyba Subow. Kappa. Oh my god. Czego mordę daru? O, Estusa chyba zregenerowało mi, czym się wydawało. Młot kamiennego wstrząsu. To co on używał. Ale kozak. Kamienny młot rycerza z Miltwood. Charakteryzujący się obuchem z naturalnie uformowanego głazu. Udźwig jaki, kurde, patrz. Rycerze ci zwykli stawiać do boju ramię w ramię z żywiołem ziemi, a ta broń, jedna z najstarszych znanych w Millwood, stanowi symbol tej jedności, umiejętność wstrząs młota w ziemi i ogłusza ogromną siłą, a następnie podrywa go, wywołując falę, która niesie się po tym potężny ryk, bla bla bla. Mogę założyć nawet. Ale wymagane 40 siły, nie? Dwuręcz mogę nosić. Dwuręcz mam siłę, jednoręcz nie. No widzisz? Teraz. Zróbmy inaczej. Żre co chce, byle nie srał swoją niby zajebistością, dzięki temu na cały świat. Tak więc to tak wygląda, jak to widzieliście. A tu kolejny oszczepnik. Nie, nie, nie. Oh my god. To, że jeden drugiego nie trafia, nie? No nic, trzeba z nimi walczyć. Cholera, kto ten oszczepnik denerwuje, nie? Hmm.
nie byłoby połowy z tego całego grupa. Twoją dupą. Nic nie widzę. Zaczynamy sądy. Kurwa mać. No. Cholera. Nie mam już jak się wyleczyć. Tam jesteś jak łuk. Ja nie mam dobrego łuku, nie mam, jest upgrade'owany. Porównujesz mój łuk do jego? Haha, jakie this is starta. Ma większy łuk. Nie jestem napięty. Ale zesrałem teraz. Z tamtego strzelca wyborowego. Dobrze, on na początku. No, taką można było. No co? Co? No co? Na kolanka pokażę ci bananka kalka. O, backstab się da! Backstab się da. Kurde, backstaba się dało. Łata, fakt, czy da się kontrować, jak da się backstaba. No i dobra, no i co? I po walce, no. Nie muszę go zabijać. Łata, fakt. Jaskinia. Idę. O, XP pełni możliwe oglądanie twojej rozgrywki. No to niech ogląda, no. O, Jesus, muchy. A nie, to oglądaj, no. Haha, każde wyjście jest dobre. No nie? Uła. Co tu się dzieje, kurwa, ty? Fuck, muchy! Wolę nie wiedzieć, co oni robią. Co te muchy robią, bo mam wrażenie, że piją krew albo coś takiego. Ale faza. Wyobrażasz sobie taką muchę w pokoju? Z ciekawości bym sprawdził, co te muchy robią, ale innym razem. To już tylko miotacz ognia. Osrałbym się, mając taką muchę w pokoju. No nie? Kurwa, ja też. Człowieku, ja bym spierdalał. Zamknąłbym pokój i kurwa dezynfekcja jakoś zsypać. Czy kurwa, co? To chyba wolałbym w piwnicy spać. No nie? Z taką muchą. Olalalala. Jak mnie wystraszyła ta mucha. Coś czułem, że będzie jakiś ambush. No to wiesz. Ciasto z łajna, widzisz, ale gówno mnie zrobili, że tak powiem. Z tą kupą. Nie połamie? Oko jak piła od. Kurwa, ty, nie, jestem tu pierwszy raz, nie wiem gdzie iść, także przypadkiem nie przejść, że tak powiem. Chociaż nie, to wiesz, nawet jak przejdziesz dzieci, to może cały czas łaić. No, obsrałem się, że tak powiem. Jakbym miał taką muchę w pokoju, bym się obsrał. Jeszcze patrz, jakieś larwy, ty. I patrz, co dzisiaj. Kurde, larwy, ty. Patrz. Wypierdalać. Jesus. Ja już na podłodze. Mam wrażenie, że to jakiś boss będzie, czy hier, wie co, jakaś wielka mucha. Jeszcze większa niż te.
idzie. Może dać się zaatakować. Będzie, ale bez spoilerów, haha. Ale tak wjechać miotaczem o. Nie no, w którymś momencie na bank będzie boss jakiś. Oh my god. O kurwa, już wiem co to robią. Fuck. Pochodnia moja. La. Dobra. I jawki jakieś pizną. No. Dawaj, czekaj. Mało to wyrzuca. Kurde. O nie! To nie jest spoko. Oh my god. Jak chodzę z pochodnią, to wiesz, te larwy mnie nie... nic mi nie zrobią, bo... Jak, czuję, że jak wezmę, to kurwa się rzucą wszystkie. Prawy kamień. Prawy kamień. Tymi robalami spierdala jest. Myślę, że czemu ja pochodnię wziąłem? Dobrze, że ta pochodnia była, bo kurde... Nie? Jakaś słabsza. Helm Wilhelma. Wilhelm! Tak to byś został matką much. O, oh my god. Czy larwy bym miał na sobie? Zaraz poczytamy. Sprzątać trzeba. Poczytajmy. Mogę słuchać jak... Zbroja Wilhelma. Czarna zbroja Wilhelma z serii Londoru. Londor, to mi się z tym kojarzy, z Władcą Pierścienią, czy coś. Pierścienia. Odpowiednia dla każdego pustego. Ten pusty rycerz służył niegdyś trzem założycielom Czarnego Kościoła. Szczególną lojalnością wykazując się względem najstarszej, a znany był jako Gondor, Brudny Kat. Pierścienia. No Gondor, no właśnie, Gondor. Krutny kat. Zobaczmy czy wszędzie. Krutny kat. Krutny kat. Zobaczmy tego zbroja. U, cięższe. Miasto chyba czy coś. No nie wiem, grubo wyglądam, bez sensu. Albo Mordor też. O, no, nie, Gondor, ale mi bardziej chodziło o Gondor, szczerze mówiąc. O, żywicie. No i dobra, tutaj chyba oblazłem wszystko. Dolne rejony. Ej, Crystal Lizard. Jest. Ej, kurwa, tam boss chyba jest. Benzyn leć tam i pal w ciul wszystko. Tam chyba jeszcze jeden. Dobranoc, bąbelki, serce. Nie ma bron. No dobra, nara. Ty, czy mi się wydaje, czy tu był jeszcze jeden? Sprawdzimy zaraz.